kuracja metadonowa, funkcjonująca już ponad 40 lat, jest jedną z form leczenia uzależnienia od opioidów. Pierwszy program kojarzymy z działalnością, z funkcjonowaniem Instytutu Psychoneurologii w Warszawie i dzięki osobistemu zaangażowaniu wielu osób, pasjonatów, podjęto próbę właśnie stworzenia takiego programu w warunkach polskich. Kuracja substytucyjna, której elementem jest podawanie metadonu i zastąpienie nim typowych narkotyków, pozwala wrócić narkomanowi do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Program metadonowy tak naprawdę jest skierowany głównie do narkomanów opioidowych. Znaczy, tą różnicą jest to, że nie ma tak euforycznego efektu jak w przypadku heroiny, tak? Czyli po użyciu metadonu nie ma efektu, który można opisać kolokwialnie, to też osoby uzależnione używają takiego słowa na określenie tego efektu zwis. Ten metadon pozwala osobom uzależnionym na to, że mogą normalnie funkcjonować zawodowo, tak? Czyli mogą normalnie podjąć pracę, funkcjonować tak jak każda inna osoba w pracy, mogą funkcjonować w sposób normalny, tak zbliżony, też to określenie normalność, no ale użyłem go, w sposób zbliżony do reszty społeczeństwa, rodzinnie, tak społecznie, jakkolwiek. To jest głównym, jakby główną różnicą między metadonem a innymi opioidami i to jest jakby też zarazem głównym celem leczenia substytucyjnego. Najczęściej włączenie metadonu odbywa się w trakcie hospitalizacji, często połączonej z detoksykacją. Metadon jako element programu leczenia substytucyjnego, bo myślę, że trzeba podkreślić, że jest to tylko element, prawda? Leczenie substytucyjne nie polega na podawaniu metadonu, ale jest to skorelowane również z innymi działaniami terapeutycznymi i powiedziałabym leczniczymi. Także jest środkiem psychoaktywnym, oczywiście. No nie jest to placebo, nie jest to witamina C, nie jest to wapno, ani glukoza, którą podajemy w celu wzmocnienia organizmu. Jest to normalny środek psychoaktywny, natomiast podawany w dawkach terapeutycznych. Kwalifikowany do programu metadonowego pacjent, zanim zostanie mu przyznana odpowiednia dawka metadonu, jest dokładnie diagnozowany przez lekarza. To osoby uzależnione od opioidów, tak, czyli narkomani opioidowi. Osoby, które ukończyły 18 lat, tak, czyli muszą być to osoby pełnoletnie i muszą wyrazić one po prostu pisemną zgodę, tak, po zapoznaniu się z regulaminem, z właściwościami leku. Muszę wyrazić na zgodę na uczestnictwo w takiej terapii. Tak, do programu zgodnie z rozporządzeniem kwalifikuje lekarz psychiatra. Każdy pacjent rozpoczynający program metadonowy zaczyna od minimalnej dawki i jest obserwowany, jak jego organizm toleruje ten specyfik. Fakt, że jest to środek psychoaktywny, oczywiście powoduje, że wpływa on na układ nerwowy, natomiast nie zaburza on w jakiś drastyczny sposób funkcji poznawczych, sposobu funkcjonowania czy koordynacji, tak? Jak pani pytała, koordynacji psychoruchowej. Natomiast część pacjentów mówi o pewnych przejściowych trudnościach, bardziej somatycznych, które są reakcją fizjologiczną, tak, na ten specyfik. Leczenie substytucyjne z włączonym metadonem jest propozycją kuracji skierowanej do pewnej grupy pacjentów. Jest adresowane do wieloletnich narkomanów, którzy mają ze sobą wiele nieudanych prób wyjścia z nałogu. Przez otrzymywanie metadonu pacjent otrzymuje tą, znowu powiem kolokwialnie, marchewkę, która pełni funkcję do wytworzenia motywacji pozytywnej. Jest to coś niewątpliwie istotnego. Narkomani mówią. Dla mnie metadon to uratował, można powiedzieć, rodzinę. Jestem żonaty, mam dziecko i wcześniej słyszałem o terapii metadonowej, ale w naszym rejonie to nie było, najbliżej było w Zgorzelcu. No mówię,
Zielona Góra, uratowała mój związek z żoną, bo już żona miała tego wszystkiego dosyć. W sumie ja tak samo miałem już dosyć, bo to ani w moim mieszkaniu, ani pracy nie można było znaleźć. Narkomana, kto tam przyjmie do pracy. A metadon, no, funkcjonuje się, moim zdaniem się funkcjonuje tak, jakby się nigdy nie brała narkotyki. Normalnie się wstaje, kawka, śniadanko, praca. Tak jakby się nigdy nie brała narkotyków. Mam ochotę, z chęci brania narkotyków, tylko tak powiem, jest uzależniony od heroiny. Jeżeli myślałem, nawet przestawałem ją brać, to myślałem o niej cały czas. Dziennie, na 12 godzin myślałem o niej co minutę, a od kiedy zacząłem brać metadon, przestałem w ogóle myśleć o niej. To jest dla mnie największy plus. Ja po prostu nie ma chęci brania tego, a to tego nawet jeżeli bym wziął, to nie kopię to. Nie czuję efektu tego samego heroiny. Bardzo się zmieniło, bo jak brałam narkotyki, ja w ogóle brałam, będąc w ciąży, dowiedziałam się dopiero w 6 miesiącu, że jestem w ciąży, urodziłam na głodach abstynencyjnych i odwróciła się ode mnie cała rodzina. Mama przestała mi ufać, w ogóle nie chciała mnie znać. Całkowicie zostałam sama, nie widziałam z synem żadnych kontaktów, nie miałam w ogóle kompletnie nic. I dzięki temu, że jestem na tym metadonie drugi rok, mama zaczęła mi ufać. Mam z nią lepszy kontakt już. Normalnie mogę mieszkać w domu. Ufa mi na tyle, że na przykład nie boi się dać mi pieniędzy do rąk, czy zostawić mi jakąś tam gotówkę i wie, że ja na przykład nie pójdę z tym pieniędzmi i nie kupię narkotyków. Nie? I... No i to, że mogę rozmawiać z synem przez telefon. Jeździłem po różnych ośrodkach, ale to jakoś nie dawało rady, nie? Tutaj naprawdę można z tym żyć. No, się tego nie odczuwa nawet, że chodzi się po ten metadon, nie? Bo nie ma tego tak zwanego dnia świstaka, że człowiek się budzi rano i codziennie to samo, załatwić pieniądze, załatwić towar i w kółko to samo takie. Bo człowiek normalnie się budzi i pierwsza myśl nie jest, skąd załatwić pieniądze i kto ma towar. Nie? Tylko już wtedy można normalnie sobie, jak każdy inny człowiek, nie? W społeczeństwie po prostu, nie? Funkcjonować. Jak wynika z tych wypowiedzi, metadon normalizuje życie narkomanów. Zdarzają się jednak przypadki, że pacjenci metadonowi sięgają w trakcie terapii po inne narkotyki. Szybko przekonują się, że nie ma to sensu i pozostają przy terapii metadonowej. Część pacjentów przekonuje się na własnej skórze o bardzo nieprzyjemnych konsekwencjach związanych z dobieraniem innych specyfików, poza oczywiście metadonem, zwłaszcza w tej sytuacji, jeżeli na skutek różnych okoliczności życiowych muszą wyłączyć się z metadonu. Nie wiem, zachorują, tak, trafią do szpitala i wówczas dołączają bardzo przykre objawy zespołu odstawiennego, abstynencyjnego, które związane są z działaniem tego narkotyku, który dobierali. Na narkotyki narkoman wydaje wszystkie zdobyte pieniądze. Zażywanie metadonu daje także korzyści materialne. Osoby z 10-letnim stażem, bo taka mniej więcej jest, mają ponad 10-letni staż, kilkanaście lat brania, ale mniej więcej taka jest średnia, używały na dobę około 10-15 takich porcji heroiny, tutaj dostępnych na zielonogórskim nielegalnym rynku. Każda taka porcja to około, kosztuje 15 zł, tak? I to proszę policzyć, ile to dziennie to jest kwota około 150 zł, miesięcznie około 4,5 tysiąca wydają na zapotrzebowanie, na zaspokojenie głodu narkotykowego. Terapia metadonowa jest dużą szansą dla pacjentów, którzy podejmowali próby leczenia bez właściwego umotywowania.
Jest to alternatywa, która wielu pozwala uwierzyć w to, że można zmienić swoje życie. Jest to możliwe dzięki tym plusom, jakie substytucja generalnie stwarza i o których tu już wielokrotnie mówiliśmy, polegające na przede wszystkim uwierzeniu, że ja mogę coś jeszcze w życiu zrobić, osiągnąć, że no, bywają fajne momenty, tak, w tej codzienności, niekoniecznie ograniczone z tą gonitwą za narkotykiem, bądź też ucieczkami przed policją, przed dłużnikami i tak dalej, że umożliwiają one po prostu powrót do normalnych, codziennych ról społecznych, a więc i takich zupełnie osobistych, prywatnych, umacnianych na bazie jakichś więzi, tak, międzyludzkich, takich, które powstają w wyniku podejmowania ról zawodowych, czy też ról niejako spokrewnionych z tymi zawodowymi, a związanymi na przykład z uzupełnianiem wykształcenia. Niestety, aktualnie ta forma leczenia dostępna jest w Polsce niewielkiej liczbie narkomanów.